Witam wszystkich, dzisiaj recenzujemy e-moda elektroniczny papieros. Jest to mod manualny, kopia Empire Casto, Kecik Casto Plus. A więc co to jest? Jest to mod manualny, mechaniczny, czyli nie ma żadnych w środku płytek, układów scalonych, żadnej elektroniki. Prosty, zwykły mod. Bateria, dwie końcówki, gwint i w zasadzie tyle. Działa na takim napięciu, jaką baterię umieścimy w środku, czyli jeśli to jest bateria 3,7V, napięcie będzie 3,7V cały czas. Nie ma regulacji napięcia, nie ma żadnych bajerów. Podstawa, teraz przedstawimy wszystko, jak to wygląda. Całość przychodzi w takim zwykłym opakowanku, jak po okularach etui. Nic nadzwyczajnego, w środku tylko dwa papierki, źle przetłumaczona instrukcja po angielskiemu, wszystkie części składowe urządzenia, jakiś certyfikat jakości, oczywiście chiński, mało ważny. Co dalej? Samo urządzenie, pokażę je w częściach, później złożymy, zobaczymy, jak to wszystko działa. Pierwsza część to jest przycisk do baterii z gwintem zamykającym osłonkę baterii. Jak naciskam tutaj od przodu, tutaj działa. Osłonka baterii. Dalsza część osłony baterii plus łącznik z gwintem do piromizerów, atomizerów wszelkiego typu. Osłonka na standardowe kartomizery z kompletu. Ustnik, czyli tak zwany drip tip, też standardowo dobrany do kompletu. Co więcej, dwa standardowe kartomizery tego typu, gąbkowe. W środku jest gąbeczka, to napełniamy płynem. Dwie baterie w zestawie. Jedna 1835, taka malutka, 900 mAh. Oraz druga 18650, powinno być 2000 mAh, ja tutaj akurat mam 2400, dlatego że jedną baterię spaliłem, ale o tym później. I końcowy element zestawu to tak zwany kick firmy Camry. Tego, tak jak wspominałem wcześniej, to jest mod mechaniczny, czyli nie ma żadnej elektroniki, nie ma zabezpieczenia, tak jak to jest w zwykłych bateriach, gdzie bateria włącza się po 10 sekundach, więc można przegrzać baterię, zniszczyć. Ja to właśnie zrobiłem przez nieuwagę, zniszczyłem jedną baterię. Za długo trzymałem wciśnięty przycisk i spaliła się po prostu. To jest po to, żeby zabezpieczyć ewentualnymi tego typu zdarzeniami. Ja tego nie używałem, to okazało się głupotą, więc polecam to od razu zamontować pod baterię. Zabezpiecza przed przegrzaniem się baterii, przed krótkim spięciem, gdyby bateria miała wtedy wybuchnąć, rozlać się, coś tego typu. Zaraz złożymy sprzęt i zobaczymy, jak to wszystko się sprawdzi. I po krótkiej przerwie, tak prezentuje się sprzęt po złożeniu z większą baterią typu 18650. Jeszcze zapomniałem dodać, w zestawie jest taka standardowa sieciowa ładowarka do baterii. To też ważne, bym wspomniał. Jak mówię, tak wygląda to po złożeniu. Moim zdaniem naprawdę zawodowo sprawa wygląda. Więc przejdźmy do samego urządzenia. Mówiłem, mod mechaniczny, bardzo prosty. Nie ma regulacji napięcia.
odcięcia zasilania, niczego takiego, jest po prostu sama bateria, styki, gwint na clearomizery i tyle. Przycisk znajduje się zapewne dla wielu z was nietypowo pod spodem urządzenia, nie tak jak u wszystkich na boku. Z początku myślałem, że to głupi pomysł, ale tak naprawdę jest to bardzo intuicyjne i po chwili czasu można się naprawdę szybko przyzwyczaić. Trzymamy to w ten sposób, przyciskamy delikatnie palcem i wapujemy, nic prostszego. Tak jak mówiłem, żadnych bajerów, żadnych udziwnień, prosta konstrukcja teleskopowa, dlatego możemy zastosować tu spektrum, szeroki bardzo spektrum przeróżnych baterii. Czy to jak pokazywałem, taką malutką 18-350, czy tak jak teraz jest tutaj zamontowana 18-650. Przeróżne pojemności, baterie są naprawdę niedrogie, więc sprzęt jest niedrogi w eksploatacji. Solidnie wykonany, z aluminium. Ładnie wygląda, jest odporny na wszelkiego rodzaju upadki, zniszczenia. Tutaj tak naprawdę nie da się nic zniszczyć, bo tak jak mówiłem, jest tylko sprężynka, gwint i tyle. To łączy baterię z clearomizerem. Nic więcej tutaj nie ma, nie można nic spalić, zniszczyć. Jeśli upadnie, nic nie zniszczymy. Jeśli przegrzeje się bateria, nawet się wleje, spali w środku. Są tutaj u góry trzy otwory wentylacyjne. Na dole też w tym miejscu, w razie czego. Więc w razie jakiegokolwiek wypadku sprzęt na pewno nam się nie uszkodzi, co jest bardzo dobre. Na dole mamy też zabezpieczenie, gdybyśmy nosili na przykład sprzęt w kieszeni. Na gwincie zakręcamy tak jak szubkę i wtedy nie można już przycisku nacisnąć do korzystania z urządzenia. Wtedy nie działa. Jeśli chcemy uruchomić się z powrotem, skręcamy w drugą stronę maksymalnie i z powrotem działa. Tak wapuje na standardowym kartomajzerze. Nie jest to wspaniała rzecz. Nawacik. Raczej takie starego typu sprawa. Większość jest do knotowych oczywiście przyzwyczajona clearomizerów. Nie ma problemu z tym, można podłączyć. Do tej pory wszystkie jakiekolwiek clearomizery miałem, mam. Te urządzenie przyjmuję. Czy to Vivinova, mini Vivinova, zwykłe C4, cokolwiek, iWOT, Vicor. Wszystko pasuje. Wszystko działa bezproblemowo. Naprawdę wspaniały sprzęt dla kogoś szukającego prostego i wytrzymałego urządzenia. Polecam. Niedrogi. W Polsce widziałem, cena waha się w granicach 100 kilkudziesięciu złotych. To jest naprawdę niewiele. Otrzymujecie kawałek porządnego sprzętu, który na pewno wam się nie zepsuje przez długi czas. Nie to, co jakieś zwykłe bateryjki tego typu, co wszyscy używacie i kosztują, nie wiem, 100-200 zł. Naprawdę nie są warte ceny, a to jest warte swojej ceny. Teraz wam pokażę Clearomizer C4, który pasuje tutaj bezproblemowo. Odkręcamy. C4, 1,6 ml, proszę bardzo. Kręcony. Żadnego problemu. Tak samo Vivi, mini Vivinova. Momencik. Proszę bardzo, Vivi Mini Nova. Kręcamy. Chmurzy ładnie. Tak jak mówiłem, żadnych problemów, przyjmuję wszystkie końcówki. Do tej pory nie spotkałem się z żadną końcówką, żadnym clearomizerem, atomizerem, który by na tym nie działał. A więc przejdźmy do podsumowania. W skali 1 do 5 daje temu urządzeniu mocne 5. Naprawdę. Tak jak mówiłem, przejdźmy do plusów. Jakość wykonania. Urządzenie jest naprawdę solidnie wykonane. Nie stwarza żadnego wrażenia chińskiej taniej podróbki, chociaż jest klonem, tak jak mówiłem,
Empire K100 mimo wszystko jest naprawdę solidnie dobrze wykonany. I nie widzielibyście praktycznie żadnej różnicy między oryginalnym urządzeniem a tym, gdybyście nie mieli ich obu w ręku. A nawet jeśli mielibyście je obie w ręku, obie są bardzo solidnie wykonane. Kto wie, być może nawet w tej samej fabryce. Dalej, tak jak mówiłem, prostota. Jest to mod mechaniczny. Nie ma żadnych udziwnień. Po prostu wkładamy baterię, montujemy clearomizer, naciskamy przycisk i wapujemy. Tyle. Wymienne baterie, kolejny plus. Szerokie spektrum, dlatego że to jest urządzenie teleskopowe, więc możemy używać baterii przy różnej wielkości. Pasują także wszystkie clearomizery i atomizery, które do tej pory, z którymi się do tej pory zetknąłem przynajmniej, co też jest mega plus. W innych modach tego nie ma. Pasuje część tylko clearomizerów, atomizerów, katatomizerów. Ewentualnie tylko określone. Tym, tak jak mówiłem, do tej pory nie spotkałem się z żadnym, który by nie pasował i nie działał. Cena urządzenia, tak jak już powtarzałem, na rynku polskim możecie to nabyć za 150 zł, więc w porównaniu z innymi zwykłymi bateryjkowymi e-papierosami jest to naprawdę solidny, porządny kawałek sprzętu. Minusy. To, co jest też plusem, jest też i minusem, czyli jest to mod mechaniczny. Zero bajerów, zero dodatków, nie ma odcięcia napięcia, nie wyłącza się po 10 sekundach, tak jak to we wszystkich bateryjkach. Napięcie, prąd nie przestaje płynąć, więc łatwo uszkodzić baterię. Chociaż temu może zapobiec, tak jak mówiłem, kamry kick, kawałek płytki scalonej. To zapobiega temu, żaden problem. Groszowa rzecz. Za grosze można to nabyć, jeśli nie ma w zestawie i naprawdę polecam, bo szkoda waszej baterii. Minus to brak regulacji napięcia, tak jak już wspominałem. I to tyle. Polecam. Naprawdę gorąco polecam ten sprzęt i zapraszam do wapowania. A! Jeszcze jedna rzecz. Być może ta recenzja pojawi się na Tabacznik recenzję wideo. Więc pozdrawiam całą ekipę Tabacznika. Subskrybujcie chłopaków, komentujcie ich kanał, oceniajcie, niech się rozwijają. Są naprawdę super i potrzebujemy więcej takich ludzi, więcej recenzji. Sami też łapcie za kamerki, róbcie recenzje, nagrywajcie filmiki, dzielcie się swoimi opiniami. Im nas więcej, tym lepiej. Narazki.